Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam, mam dużo notatek, bo chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch lekach, które są znane od dość dawna, oba na zupełnie inne schorzenia wymyślone, a tu przez przypadek się okazuje, że mogą działać przy COVID. Oczywiście żadne badania kliniczne nie są jeszcze skończone. Na szczęście afera z hydroksychloroquiną chyba nauczyła wszystkich, znaczy dała wszystkim w kość afera. No po prostu taka sytuacja. Dała chyba wszystkim w kość, a jednocześnie nauczyła tych ludzi, którzy próbują prowadzić jakieś badania kliniczne nad jakimiś lekami, które są znane. Jak to się ładnie mówi po angielsku, to keep their mouth shut, czyli żeby siedzieć cicho, dopóki czegokolwiek, chociaż jakiejś sensownej statystyki nie mają w rękach, jeśli już nie mają double blinded, czy nie mają po prostu takich badań klinicznych, gdzie jest placebo, gdzie jest randomizowana grupa i tak dalej, to żeby chociaż jakaś statystyka była w okolicy. O pierwszym leku mówi się już od dość dawna i właściwie w marcu już ten lek też w Polsce pod koniec marca został jakby wciągnięty na listę. On jest pomysłem firmy Roche, dawnym pomysłem, ma naprawdę parę ładnych lat. Będzie obchodził 20-lecie. To jest lek, który się nazywa, ma bardzo trudną nazwę, znaczy preparat do kupienia, preparat się nazywa Actemra, natomiast substancja czynna to jest tocilizumab. I to nie jest żaden związek chemiczny, tylko to jest przeciwciało monoklonalne. Jak ktoś chce wiedzieć, o co chodzi z przeciwciałami monoklonalnymi, co to jest, jak się robi, co to za zwierzę, to zachęcam do zajrzenia na kanał naukowo.pl na YouTube i tam w odcinku 47 opowiadałam o tym. Co to przeciwciało monoklonalne produkcji Roche praktycznie robi, ten tocilizumab? Otóż on się wiąże z receptorami takiej cytokiny, która działa w naszym organizmie. Cytokina, to słyszeliśmy już to słowo, prawda? Burza cytokin, czyli to są takie krótkie, na ogół krótkie peptydy, drobne związki, które są takimi przekazywaczami informacji w układzie immunologicznym. To znaczy, że one są produkowane przez jedne komórki układu immunologicznego, na przykład w przypadku interleukiny 6, makrofagi i monocyty, żeby informować inne komórki i żeby wymuszać na innych komórkach pewne działania. Ja zaraz o tej interleukinie 6 jeszcze coś powiem. No więc to przeciwciało monoklonalne jest specyficznie zdolne wiązać się z receptorami dla tej interleukiny. No tak, one się zwiąże z tymi receptorami, to ta interleukina się z nimi nie może związać, tak? Więc to jest po prostu taki inhibitor współzawodniczy, walczący o miejsce na tym receptorze zamiast tej interleukiny. I teraz normalnie ten lek jest zarejestrowany od bardzo wielu lat w różnych podaniach, bo i w podaniu dożylnym, i w podaniu podskórnym, to co najmniej od dobrych 7-8 lat, jest zarejestrowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów i także w młodzieńczej formie o dużo bardziej skomplikowanej etiologii, dużo bardziej skomplikowanym podłożu reumatoidalnym zapaleniu stawów u ludzi młodych, u dzieci, ale u dorosłych też. Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów? No kiedyś się to gościec nazywał albo artretyzm. Tak jak kobiety biedną, bo to kobiet dotyka częściej, mają powykręcone palce takie strasznie na starości. To jest, aczkolwiek to się pojawia też wcześniej. To jest bardzo bolesna choroba, bardzo trudna. Ona jest związana z atakiem własnego układu immunologicznego na białka, które tworzą chondroityny w stawach. No i teraz tam oczywiście jest kwestia, czy ci ludzie przechodzili anginę w młodości, nie leczono antybiotykiem i tak dalej, czy tam w dzieciństwie. To są różne podłoże, ale generalnie jest to choroba autoimmunologiczna. No i teraz Roche zrobił te przeciwciała monoklonalne, aby pomagać takim chorym. No ale teraz mamy właśnie taką sytuację, że w COVID-19 pojawia się ta burza cytokin i ona w tym bardzo źle rokującym zapaleniu płuc się pojawia. Czyli kiedy zapalenie płuc się rozwija i lekarze nie są w stanie go zatrzymać i tam nagle następuje ta sytuacja, o której
opowiadałam Wam wczoraj, czyli nagle w tych płucach komórki T cytotoksyczne, limfocyty T cytotoksyczne atakują nabłonek płucny, bo są to tak zmitygowane, zmotywowane. A widzicie, użyłam złego słowa zmotywowane, a jednocześnie użyłam złego słowa zmitygować coś, to uśmierzyć, a tutaj raczej jest motywacja. No i teraz mamy to przeciwciało monoklonalne. Ono zostało zastosowane, jest praca z Włoch, jest praca, gdzie pół na pół było skuteczne. Dla 6 pacjentów pół na pół, czyli 3 wyzdrowiało, a 3 nie. W Chinach to była taka praca na większej grupie, to chyba kilkanaście osób, ale nie chcę nakłamać. Tam raczej takie entuzjastyczne, ale mnóstwo tych prac klinicznych z Chin jest entuzjastyczne, bym powiedziała. Nie tylko o takim leku, o którym jeszcze będę opowiadać, czyli o RMSV, że mają nieentuzjastyczne podejście do niego, natomiast inne leki już tak bardziej entuzjastycznie. Jest stosowany, jak mówię, był zastosowany również w Iranie, aczkolwiek tam taki rodzaj generyku, znaczy nie możecie sobie zrobić sami przeciwciała monoklonalnego, no ale Iran jest zblokowany również politycznie, więc to powoduje, że te sankcje powodują, będące lub nie w działaniu, że wielu rzeczy nie może kupić, więc musi sobie zrobić. No i on jest stosowany wyłącznie wtedy, kiedy mamy uszkodzenia płuc widoczne w tomografii i kiedy ludzie mają wysoki poziom interleukiny 6 we krwi. Przynajmniej tak powinien być stosowany. W USA jest prowadzone w tej chwili spore badanie kliniczne, w którym ten lek jest jednym z leków, na które pacjenci są który jest stosowany wobec pacjentów. Tu problem z randomizacją polega na tym, że nie ma go sensu stosować, kiedy interleukina 6 nie jest wysoko. No bo jakby to jest inne podłoże. Teraz, co ta interleukina 6 robi, żeby na koniec to miało jakieś takie wyobrażenie. Więc interleukina 6, ona jest bardzo silnie prozapalną interleukiną, czyli to jest taki związek, taka cytokina, taki przekazywacz sygnałów w układzie immunologicznym, w układzie odporności, który po prostu będzie pobudzał stan zapalny. Stan zapalny sam w sobie nie jest zły, dopóki ma normalny, jest w granicach, jest utrzymany w jakimś swoim, w ramach, tak, w ryzach. Jeśli jest utrzymany w ryzach, jest pozytywną rzeczą, ponieważ on pomaga nam walczyć z równą stroją i to jest nasza motywacja. I na przykład taka interleukina 6 potrafi stymulować to, że z limfocytu B powstaną komórki plazmatyczne. To Wam tłumaczyłam w takich odcinkach w okolicach numeru 40. Też możecie sobie poszukać na YouTubie, jak to jest z tymi limfocytami B. Więc no to jest też dla chorego to jest niekorzystne, że mu przeciwciała nie powstaną. Nie powstaną przeciwciała, no to on się nie będzie bronił przeciwko tej choroby, tak? Aktywuje limfocyty T. No tu faktycznie, skoro to limfocyty T cytotoksyczne atakują te płuca, no to lepiej by było je trochę przymknąć. Ale limfocytopenia jest częścią tej choroby, jak tłumaczyłam kilka odcinków temu, więc musimy po prostu zrozumieć, że działanie na poziomie hamowania działania układu immunologicznego w tej chorobie musi być naprawdę bardzo precyzyjne, bo jeśli nie, to jest taki miecz obosieczny. On jest w stanie uderzyć w tego, który nim włada. To jest po prostu sytuacja trudna terapeutycznie, dlatego że ten wirus korzysta z nieadekwatności, braku działania układu odporności. Bo gdyby układ odporności działał od początku prawidłowo, to by sobie z tą chorobą poradził, jak zresztą z każdą inną. Tak? Jest to interleukina także krwiotwórcza i pirogenna i tutaj też by było to niekorzystne działanie, no bo pirogenna znaczy daje gorączkę. Krwiotwórcze tutaj są te zakrzepy, o których też mówiłam, więc jeśli jest jej wysoki poziom we krwi, to faktycznie trzeba hamować jej działanie. To znaczy, że jesteśmy już na tym etapie, kiedy zapalenie zabija, a nie pomaga walczyć z chorobą. Natomiast drugi lek, znacznie mniej wyszukany, bym powiedziała, nie? Bo przeciwciało monoklonalne to jest taki IVI, a tutaj... Dobra, po nazwie nie poznacie, więc Wam powiem, że to jest famotydyna, ale nie poznacie, prawda? Jak Wam powiem, że to jest pepcyd,
Dowiecie się, o co chodzi. Otóż dawno, dawno temu, w latach 70., kiedy jeszcze nie do końca wiedziano, że wrzody na żołądku to jest Helicobacter pylori, bo dzisiaj tak się je leczy. I ludzie mieli te swoje tak zwane nadkwasoty, które tak naprawdę były niedokwasotami, ponieważ Helicobacter pylori obniżał im lokalnie zakwaszenie w miejscach w żołądku, natomiast powodował jednocześnie refluks i powodował to poczucie, że ta treść żołądka kwaśna się wydostaje, no to hamowano produkcję soku żołądkowego, no bo tak zwalczano refluks. No i dzisiaj, dawno temu stosowano właśnie te leki, z których jednym jest famotydyna, ale ja zaraz o niej szczegółowo powiem, a dzisiaj jest IPP, czyli blokery pomp protonowych w żołądku, tak? Te wszystkie bioprazole, omeprazole i tak dalej. To są dzisiaj leki. Natomiast dawno, dawno temu, w latach 70. i później, znacznie tańsze dzisiaj są te leki, które działają inaczej. One blokują tak zwany receptor H2. Otóż w naszym organizmie istnieje taki związek, który jest, nazywa histamina. Alergicy wiedzą, o co chodzi. Tak? Histamina, działając na receptor typu H1, powoduje alergię. I wszystkie prawie leki przeciwalergiczne hamują ten receptor H1. Natomiast jest również receptor H2, który jest też aktywny po przyłączeniu histaminy. Tej samej cząstki, to jest niewielki związek, ale one działają w ten sposób, że kwas żołądkowy nie jest produkowany, znaczy sok żołądkowy nie jest produkowany w żołądku. To są blokery tego receptora w żołądku. No i teraz okazuje się, to jest piękna historia, dzisiaj już w New York City jest podawana dożylnie 9-krotna dawka dobowa, w 9 podaniach tej famotydyny i to jest badanie kliniczne na 1174 pacjentach w stanie krytycznym, większość z nich na respiratorze. To jest bardzo duże badanie kliniczne. Ono nie do końca jest czyste, no bo ono zostało rozpoczęte wtedy, kiedy jeszcze głęboka była wiara, zwłaszcza podbudowywana politycznie w działanie hydroksychlorokiny, więc ona jest w łączeniu z tym lekiem, co jest niekoniecznie dobre dla tego badania, no ale nieważne. Tak musiało być, tak? Bo wielu ludzi się... Bo liczby nie były istotne. No i historia jest głębsza. Jeśli uwierzyć wspaniałemu artykułowi na ten temat w ostatnim numerze Science, istnieje otóż taki doktor Michael Callahan, bardzo ładnie się nazywa, prawda, jak z filmu, który jest lekarzem wojskowym i takim specjalistą od epidemii. On, tak jak my mamy tą misję wojskową, która teraz jest w Chicago, takie misje wojskowe są i on należy do takich misji, więc bywał w różnych miejscach i w SARS-ie, i w eboli. No i też był w Wuhan i próbował zrozumieć, dlaczego niektórzy wieśniacy, biedni, starzy wieśniacy z Wuhan uparli się i nie umierali. Ponad 80-letni, kiedy inni ludzie umierali. Wydawało się znacznie mniej predysponowanie do tej śmierci. I wszedł w dokumentację medyczną, okazało się, że wielu z nich, tych niechcących umrzeć, nie dających się chorobie, stosowało peptyd. Czyli miało po prostu zgagę i brało ten lek regularnie. No i teraz to było statystycznie prawie istotne. Próba była za mała, tam trzeba dodać na 6000 ludzi. Jak wrócił do Stanów, to się spotkał z takim człowiekiem, który się nazywa Robert Malone z Alchem Laboratories. I ten człowiek zna się na tym, żeby sztuczna inteligencja i różne modele pokazywały, co wiąże czym, z czego. Ponieważ famotydyna była od dawna zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, więc ona jest w bibliotece takiej, która pozwala tej sztucznej inteligencji dopasowywać te cząsteczki.
No i wyszło na to, że ona byłaby w stanie, uwaga, uwaga, wiązać tą bardzo, bardzo dobrze nam znaną z odcinków pierwszych Dobrej Ciotki proteinazę wirusa SARS-CoV-2, czyli tą proteinazę, która tnie na kawałki te powstające białka wirusa, która jest niezbędna mu do egzystencji i którą to przebadał substratowo profesor Drąg. Otóż istnieje skrystalizowany enzym tej samej specyficzności z SARS-CoV-1, tego z 2002 roku. Wtedy zrobiono bardzo dużo rzeczy, bo ta epidemia też się rozkręcała, tylko że została skontrolowana, a tym razem się nam to nie udało. Światu się to nie udało. Więc oni zamienili, jakby użyli tamtego modelu, ale pozamieniali te aminokwasy na takie, jakie powinny być w SARS-CoV-2, no i im wyszło. Przeszukali całą bibliotekę wszystkiego, co jest zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i famtydyna się złapała. Złapała, aczkolwiek nie złapała się w tak zwanym screeningu in vitro. To musi się też zrozumieć, że oczywiście, kiedy wybucha taka epidemia, ta pierwsza rzecz, którą się robi, to wirus w komórkę, dowolną, Vero, o której rozmawialiśmy, tak, nerka makaka, i podajemy in vitro w takich mikro ilościach. Roboty to robią i tylko kolejne substancje z tych tysięcy zarejestrowanych substancji, które są już zarejestrowane i wiadomo, że mają te wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I tam famtydyna nie wyskoczyła w tamtym screeningu. No ale nie wszystko, co w takim screeningu w nerce makaka wyskakuje, jest dobre i słuszne. Więc cóż, jeśli chodzi o famtydynę, famotydynę. Pacjenci nadal muszą mieć bardzo wydolne nerki, inaczej będą mieli zaburzenia pracy serca, biorąc ten lek, zwłaszcza w takich końskich dawkach, nie? 9 razy więcej niż dawka przeciwko zgadze. To jest sporo, to są takie dosyć duże tabletki. No tylko się tego nie podaje doustnie. No we wlewie dożylnym to jest jeszcze ciekawiej, nie? Bazując na tym, co Wam teraz opowiadałam, Columbia University, która się mocno zaangażowała, bo rzeczywiście wszystko się dzieje w Nowym Jorku, zrobiła własną retrospektywę 1620 pacjentów z COVID, których mają, których leczą i którzy są ich pacjentami, więc mają ich dane medyczne, które leczą, których leczyli, którzy zmarli, którzy ozdrowieli, w sprawie, czy oni brali byli Pepcid. Zwłaszcza w czasie poprzedzającym zachorowanie na COVID, czyli czy to miało jakieś dla nich znaczenie lub nie. Oczywiście Pepcid jest masowo w tej chwili wykupywane w Stanach Zjednoczonych, bo to badanie zaczęło przynosić, kliniczne zaczęło przynosić interesujące skutki, więc wtedy już autorzy badania zaczęli coś mówić. Więc Pepcid zniknął z aptek podobno. Natomiast tutaj, podobnie jak w tamtym przeciwciale monoklonalnym, który hamuje nas w naszej własnej zdrowej odpowiedzi przeciwzapalnej, więc może działać w przypadku chorób wirusowych jak miecz obosieczny, jest to trudne brać środki hamujące działanie układu odporności w przypadku chorób wirusowych, bo to jest dawanie wirusowi pola. To jest jakby wysadzanie własnych okopów. To może być skuteczne, bo on może w tych wypuchach zginąć. Ale no my tych okopów potem już nie mamy. Tutaj z kolei bliska kuzynka femtydyny, ranitydyna, jest powszechnie oskarżona o karcynogenność. W Stanach Zjednoczonych właśnie rusza duży proces przeciwko firmie farmaceutycznej, która ją dystrybuowała. Więc no cóż, tak to właśnie bywa, że nie wszystko, że wiele leków, które leczą jedno, mogą być toksyczne wobec drugich. Zresztą trudno wśród tych leków, które są stosowane w tej chwili w eksperymentalnej terapii COVID. Raz jeszcze powtarzam, nie mamy leku. Nigdy nie ma leku, który działa w 100% na wszystko, u każdego. Ale w tym wypadku nie mamy leku, który działa, na razie jeszcze nie ma takiego leku, który działa statystycznie istotnie w dobrze zrandomizowanym badaniu klinicznym zakończonym i można powiesić flagę i powiedzieć tak i zwłaszcza w takich przypadkach. Więc nie mamy takiego leku. Ale
każdy z tych, które mamy i stosujemy eksperymentalnie, które lekarze stosują eksperymentalnie, jest lekiem jakoś tam toksycznym, aczkolwiek umówmy się, no, że ilu ludzi na świecie, miliony, setki milionów ludzi na świecie bierze pepcyn i jeszcze od niego nikt nie umarnie. Przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo. Dziękuję bardzo.